Wiecie co, nie wiem, czemu ludzie mają takiego pierdolca na punkcie Toyoty Trueno. Ja wiem, że to jest jakiś samochód z jakiejś bajki, mangi, anime, nie wiem jak to się nazywa. Nigdy tego nie oglądałem, ale jeździł tam sobie gościu, driftował tym samochodem. Zresztą patrzcie, pod tym kątem wygląda to troszeczkę jak Polonez, no nie? To jest taki japoński Polonez. I wiem, że ten gościu sobie tam driftował, dowoził tofu i właściwie tyle. Nigdy nie oglądałem tej bajki, nie wiem o czym ona jest. Okazuje się, że jest to jeden z najrzadszych samochodów w Fordzie Horizon 5. Totalny rozpiernicz głowy. Wylosowałem to na jednym odcinku i ktoś z was napisał: Lucek, wylosowałeś właśnie najrzadszy samochód w grze. Nie można go nigdzie kupić, nie można go nigdzie zdobyć, jedynie z Will Spinów. No to ja pomyślałem, na drift gnoja! Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj zrobimy sobie Toyotę Trueno na drift. Akurat jedziemy sobie, zjeżdżamy sobie z wulkanu, gdzie będziemy sobie troszeczkę driftować. To jest ta długa strefa driftowa. Samochód jest obecnie niestuningowany, a zobaczcie, już trochę dupą zarzuca. Chyba faktycznie mamy jakieś tofu w bagażniku, skoro tak ładnie lata, no nie? Tutaj mam trochę śniegu, spróbujmy. No, coś tutaj będzie trzeba podrasować, zdecydowanie. Bierzemy się za gnoja. No to oczywiście moc musimy podkręcić. Posłuchajmy go najpierw, jak brzmi w standardzie. Ej, standardzik jest całkiem przyjemny dla ucha. Ej, patrzcie, jak się zmienia dźwięk, tylko jak zainstalowaliśmy Street Intake. Ten dźwięk mi się podoba najbardziej. Dobra, dajemy to. Ja chyba zostawię standardowy silnik. Mam nadzieję, że uda się go rozkręcić tak, żeby driftował fajnie. Na razie 161 koni, także no szału nie ma. Dobra, i uwaga, wydech, najważniejsze. To chyba ten ostatni dajemy, no nie? Tutaj zwiększamy. Po rozkręceniu mamy 1800 centymetrów, decymetrów sześciennych chyba, no nie? Nie, centymetrów sześciennych, centymetrów. Chyba tak. Musicie mnie poprawić w komentarzach. Dobra, instalujemy to. Mocy mamy już 324 horsepower, także całkiem nieźle, myślę. Ale my jeszcze dodamy sobie, bo tak, możemy dodać tutaj kompresor. Albo turbo, no to kompresor, kurde, oczywiście, że tak. Zdecydowanie fajniej to brzmi. I tutaj sobie mamy jeszcze, a czekaj, tu mamy jeszcze sobie dodatkową opcję. Intercooler. A to nie, to dajemy standardowy. Także to nie będzie jakiś kozacki tunik tutaj. Ja daję standardowe opony, najwęższe jak się da z tyłu, bo samochód ma tylko 353 konie mechaniczne. To jest mało jak na Fordze. Dajemy sobie z przodu troszeczkę szersze oponki od standardowych. Dajemy sobie rozstaw kół. Chociaż chyba w tej bajce te koła były takie standardowe, no nie? Ten taki rozstaw kół, dystanse w kołach, to jest taki tuning driftowy z nowej szkoły bardziej. A dajmy sobie coś takiego. Delikatnie, nie zaszkodzi. Felgi zostawię standardowe, malowanie zostawię standardowe. I będziemy mieli takiego driftowoza, który będzie ukrytym driftowozem. No, jak damy sobie zawieszenie driftowe, to trochę go podniesie, ale my spróbujemy zrobić tak, żeby samochód był taki trochę w klasycznym wyglądzie. Chociaż zobaczymy, jakie mamy tutaj zderzaki do wyboru. Tu mamy... O, musimy to dać! Patrzcie, co my tu mamy! Mamy dodatkowe światełka żółte z przodu. Fajnie! Tutaj mamy taki delikatny spoilerek, możemy sobie go dorzucić. Wiesz, takie delikatne rzeczy. Nic specjalnego, z tyłu nie dajemy nic. Tutaj możemy sobie próg zmienić, ale nie chcemy. Czy chcemy? I tu mamy jeszcze maskę, tylko samochód jest biały, to pewnie nie widzicie dobrze. O, widzicie teraz, nie? Że maska nam się tak
zmienia. Dobra, niech będzie bez maski. Maska niech będzie prosta i zobaczcie, zachowaliśmy sobie klasyczny wygląd, mamy lampki gdzieś tam z dołu, fajnie to wygląda. Dobra, to teraz musimy sobie stunigować tutaj resztę, dajemy sobie zawieszenie oczywiście driftowe. No i samochód nam siadł dość mocno, nie? Fajnie by było go tak zostawić do driftu, ale trochę to nie pasuje do tej fury i do klimatu, jaki ten samochód reprezentuje sobą, prawda? I mamy tak, 824 kg wagi. Powinien, może nawet i powinien coś tam polecieć, zobaczymy. 800 tu mamy. Dobra, dajmy sobie jakieś takie wzmocnienie karoserii i chyba tyle, no nie? Tutaj żeśmy porobili. Aha, no tak, jeszcze przełożenie napędu, to oczywiście sprzęgiełko, krzynia mam nadzieję, że sześciobiegowa myślę i czekaj, offroadowy dałem, drift, dyferencjał. I mamy wszystko, instalujemy i mamy tak, 836 wagi, 353 konie mechaniczne. No i módlmy się, żeby to leciało, bo powiem wam, przy takiej mocy może być ciężko, ale z drugiej strony waga też nie jest jakaś, wiesz, no wysoka, no nie? I spróbujemy samochód podnieść do tego driftu, troszeczkę, żeby wyżej stał, żeby miał ten klasyczny swój wygląd, bo teraz no on trochę za mocno siedzi moim zdaniem jednak. Może to wygląda dobrze pod kątem naszego takiego tuningowania, jak my przeważnie robimy samochody do driftu, ale no zachowajmy ten klasyczny wygląd może, co? Dobra, samochód będzie miał, no ma niedużo mocy, więc spróbujmy trochę te biegi skrócić. Myślę, że może być problem, aby pokonywać nim jakieś długie, takie gładkie zakręty. To może być z tym problem. Tutaj sobie usztywniamy wszystko. No i zawieszenie tutaj spróbujmy dać trochę wyżej. Nawet tył podnieśmy jeszcze bardziej i utwardzamy. Ok, no i dyferencję trochę blokujemy, znaczy do maksa przy przyspieszaniu i przy zwalnianiu dajmy tak 60%, a potem będziemy najwyżej korygować. Aha, jeszcze kwestia ciśnienia w oponach. Dajmy z przodu trochę mniej i z tyłu trochę więcej. Zawsze to troszeczkę jakby, no, lepiej się zrywa po prostu, no nie? Mniejsza przyczepność jest. Okej, okay. No i samochód chyba wygląda ok. Zobaczmy sobie jeszcze z... O, wydaje mi się, że jest dobrze, jest tak bardziej klasycznie. Mamy takiego sleperka właściwie, no nie? Samochód nie wygląda jakby był typowo takim driftowozem. Jak myślicie? Wygląda jak driftowóz czy nie? No dobrze, to spróbujmy sobie tutaj. Tutaj jest kilka zakrętów, a na końcu pójdziemy sobie na wulkan. I tutaj są takie gładkie, zobaczymy czy tu się fura spisze. Jak tu się fura spisze, to będzie naprawdę dobrze. No jest trochę zbyt ślisko. Te opony dają o sobie znać. Może trochę szersze by się przydały z tyłu, ale nie chcę ładować tych takich bardziej przyczepnych, bo by go za bardzo zmuliło. Ale jest dziwnie. On jest tak chyba zrobiony w tej grze, jakby miał być właśnie takim typowym latawcem. Bo naprawdę ma niedużo mocy. A robi fajne ślizgi. O kurde, ale ciekawy. Nie ma takiej fajnej kontroli jak takie, wiesz, typowe samochody do driftu. Bo się bardzo, bardzo, bardzo mocno ślizga. Czuję go tak, jakbym grał w GTA na jakimś modzie driftowym. Tak jest samochód mega, mega śliski do kontrolowania. I trzeba dużo wcześniej, jakby przed zakrętem, opracować sobie w głowie trajektorię lotu naszego samochodu. Ale kurde, jak to lata, ej, nie spodziewałem się. Słuchajcie, 300, ile tam mieliśmy? 353 konie mechaniczne, nie? No ale z drugiej strony waga, no mamy tutaj niecałe 900 kg. Ej, myślicie, że dam radę zrobić tym samochodem, nie wiem, strefę driftową na 3 gwiazdki chociaż, jakąś?
No, zaraz będziemy mogli spróbować właśnie na wulkanie, no bo tam mamy tą taką jedną z dłuższych stref driftowych w grze. Jeszcze jest jedna taka bardzo długa strefa driftowa w grze, którą jeździłem. O, tutaj nawet coś mamy. O, tu powinno być fajnie. Tutaj sobie jeszcze spróbujmy przed tym wulkanem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jedziemy. To będzie taka mocna wrotka. Tutaj z gazem nie warto przesadzać. 184 tysiące, a ile tutaj było, żeby zdobyć? No kurde, to elegancko, zobaczcie. Tak mało mocy potrzeba mu, żeby latał fajnie. I powiem wam, że przeważnie takie lekkie, małe samochody w Fordzie Horizon, zwłaszcza w czwórce, były bardzo trudne do driftowania. No, przynajmniej na kierownicy, na padzie to prawie wszystkim da się driftować, bo jest bardzo prosto w stosunku do kierownicy. A ciekawe właśnie, jak już będzie mi dobrze kierownica działać, to muszę sobie wytestować, jak będzie się driftowało tym samochodem, czy dam radę go opanować, bo jest taki spokojny w tym driftowaniu. Właśnie tu chodzi o to, że długie, duże samochody w Forcie Horizon 4 driftowało się nimi zawsze bardzo fajnie na kierownicy, wiecie? No i oczywiście BMW-kami, wszystkimi prawie, driftowało się świetnie. O, BMW-ki to już mają w genach coś takiego, że nimi się zajebiście driftuje. Ale widzicie, wylatuje z zakrętu, mimo że, no, nie chcę mu dawać więcej tej kontroli, nie chcę mu dawać szerszych opon, bo może mieć problem, żeby te właśnie gładkie zakręty robić. No dobra, no to chodźmy sobie teraz na wulkan. No kurde, no myślałem, że się zmieszczę tutaj w ten zakręt. O kurde! Trochę brakuje tej kontroli tutaj. Kamienie! Gościu! I na pół gazu. Ty, no, fajnie, tutaj chyba samochody w tej grze zostały ulepszone pod tym kątem. Nie trzeba już ładować tak po 700 koni mechanicznych, żeby faktycznie jakoś tam latać tym autem. Chyba że ta Toyota jest tak skonfigurowana w tej grze, że... No, w sumie samochód lekki, nie? Ale ślizga się zjawiskowo.
Jak na tak mały silnik, jak na tak mało mocy, no żeśmy tam go podkręcili. Nawet chyba pod maskę już nie możemy zajrzeć, żeby zobaczyć, co tam się znajduje, bo i kompresory, nie kompresory, i wszystko, no nie? Wiadomo, to nie będzie taki samochód, wiesz, typu napierniczyć punktów, na przykład na tych mistrzostwach driftowych, nie? Że napierniczyć punktów, tyle ile się da, ile się nie da. Tylko to będzie taki samochód bardziej do zabawy. Bardziej dla entuzjastów, myślę. No. A jestem zaskoczony, bo myślałem, że nie ukręci w ogóle tych kół. A tu proszę, w sumie już nawet troszeczkę driftował bez żadnego tuningu. I po zewnętrznej. O, prawie się udało. Chciałem tak dupą przy barierce pocisnąć. Ja już skończyłem tą strefę driftową, nie wiem ile tam punktów było, jak wiecie ile to piszcie w komentarzach, ja się tutaj skupiam dalej na driftowaniu. Da się, ale wiecie co, trzeba by było na pewno trochę nią popróbować i poćwiczyć, ale myślę, że ten tunik jest spoko, nie ma co tutaj bawić się bardziej z tymi oponami. Może można by było tylko ciśnienie zwiększyć trochę w tylnych oponach, tak delikatnie ulepszyć tą kontrolę, bo czasami faktycznie mamy wrażenie, że zmieścimy się w zakręcie, a tutaj nagle samochód ślizga się, ej, dosłownie jak nie wiem, jak mydło po wannie, jak masło po patelni, aż za mocno trochę. I można by było to trochę poprawić jakąś takim, nie wiem, może lepszym dostosowaniem tych opon. No nie mówię tutaj, żeby dać, w ogóle ta moja postać jakoś tak strasznie mocno do przodu wyciągnięte ręce ma, no nie? Widzicie? Do tej kierownicy. Jakoś tak dziwnie siedzi. Jakby miała fotel za bardzo odsunięty do tyłu czy coś. Macie takie wrażenie? Jest coś takiego, nie? Tak dziwnie to wygląda. W innych samochodach tak nie ma. Nie mówię tam o jakichś tam GT3 czy coś. Tylko mówię o takich samochodach normalnych, typu jakieś Audi czy coś, no nie? Dziwnie to wygląda tutaj. I dobra, zrobiłem sobie tuning tej Toyotki. Mogę wam go w sumie chyba udostępnić. Dajmy sobie pod drifting i best for handling. I opis, dajmy sobie jeden. O! 1P Club. Jak ktoś z was kiedyś zdobędzie ten samochód, to możecie sobie sprawdzić ten tuning. Jak sprawdzicie, to napiszcie w komentarzu koniecznie, co myślicie o tej jeździe. Bo samochód ma bardzo, bardzo mało mocy, a lata naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że z biegami nie ma co tutaj kombinować, są skrócone na tyle, żeby Toyotka była cały czas w optymalnych obrotach, tam gdzie ma najwięcej mocy. Chociaż trzeba przyznać, że kompresor już ładnie ciągnie tej mocy od dołu. Moglibyśmy właśnie ten mocniejszy kompresor zainstalować, który dodałby nam, no, troszeczkę więcej tych koni, może i nawet do 400 by doszło. I wtedy moglibyśmy faktycznie te opony albo dać szersze, albo nawet spróbować dać te takie bardziej przyczepne. Nie driftowe, ale takie wyścigowe, bardziej przyczepne po prostu. I myślę, że to by zrobiło robotę. Ale po co? Mi się bardzo podoba ten dźwięk standardowy, w sumie nie pojeździliśmy jeszcze sobie z kokpitu. O, wleciało! Ale ją wystrzeliło! No zamiata tą dupą! Słuchajcie, kompresor, no nie?
No, mi właśnie zależało na tym dźwięku, żeby tak brzmiała, no po prostu, żeby mi się podobał ten dźwięk. Bardzo mi na tym zależy w Forza Horizon 5, bo te samochody tutaj brzmią po prostu fantastycznie. V-tek, nie V-tek, jakieś wankle, V12, wszystko zostało poprawione i brzmi fenomenalnie w tej części gry. A ja mam dla was teraz takie coś ciekawego, bo grałem teraz na konsoli przez cały ten odcinek i grałem w trybie wysokich FPS-ów, grałem na Xbox Series X i jak mamy te wysokie FPS-y, czyli 60, mamy grafikę renderowaną do 4K i czy waszym zdaniem zauważyliście tutaj, że grafika jest jakoś gorsza od tych moich pozostałych odcinków? Rzecz, na którą powinniście zwrócić szczególną uwagę, to są cienie. Na przykład cienie, które gdzieś tam rzuca samochód, cienie gdzieś od jakichś drzew, czy obszar doczytywania się terenu w wysokich detalach. Także to jest taka ciekawostka, moi drodzy. Czy zauważyliście jakieś różnice w grafice? Czy ona wygląda jakoś gorzej, waszym zdaniem? Ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie.